Cześć, tu Marek i Rośliny. Zbliża się zima i niestety rośliny też zdają sobie z tego sprawę, dlatego niektóre z nich zaczynają wyglądać dosyć smutno. A my musimy wiedzieć, czy to jest przejaw tego, że źle się nimi zajmujemy, czy po prostu wchodzą w stan spoczynku. W tym odcinku opowiem Wam o tym stanie spoczynku i o tym, w jaki sposób zajmować się roślinami. Pokażę Wam też kilka przykładów z własnego domu. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy może od tego, że w ostatnim filmie, w którym pokazywałem Wam kaudeksy, nie pokazałem Wam tej Dioscorei, bo ona stała na parapecie, ale dzisiaj, w związku z tym, że postanowiłem właśnie zadbać już o rośliny rosnące na parapetach, poprzez odizolowanie ich od zimnego parapetu, musieliśmy wybrać się do OBI. I byliśmy w OBI na dziale roślinnym, pokażę Wam może jakąś przebitkę, nie wiem jeszcze, bo generalnie nie było szału. Niestety dzień wcześniej była wyprzedaż minus 20 na wszystko i liczyłem na to, że może wjadą jakieś nowe rośliny, ale nie wjechały, więc w sumie nie było nic ciekawego do oglądania. Jedyne co, to podobała mi się taka kwitnąca krasula, pokażę Wam, bo to było super. No ale wracając do tematu tego, co robiłem, to chodziło mi głównie o to, że musiałem kupić styropian, żeby położyć go na parapecie. No i kupiliśmy takie dwa kawałki styropianu, przyciąłem je i umieściłem na parapetach tutaj właśnie w salonie po to, żeby odizolować alokazje, które w poprzednim sezonie zimowym dostały trochę po tyłku przez to, że stały na zimnym parapecie i weszły w stan spoczynku. A u alokazji to nie jest pożądane absolutnie, ale jest do przeżycia, no bo dalej żyją, tylko że niestety dosyć długo się budziły i generalnie nie urosły tak, jakbym chciał przez jeden sezon. Ale ten styropian jest bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko dla alokazji, ale generalnie dla wszystkich roślin stojących na zimnych parapetach, bo dzięki takiej nawet dwucentymetrowej warstwie styropianu, takiej jak ja zastosowałem, jesteśmy w stanie zapewnić im to, że podłoże nie przemarza i nie wychładza się nadmiernie. A to znowu może powodować nie dość, że grzyba i generalnie jakieś takie pleśnie na doniczkach, to też gnicie i obumieranie korzeni i to, że podłoże nie wysycha, jest cały czas mokre, zaczyna śmierdzieć. No, same problemy. Naprawdę nie chcemy tego w domach, więc może warto zastanowić się też nad odizolowaniem parapetu. Oczywiście, jeśli macie tam ciepło, macie pod spodem grzejniki i parapety są naprawdę ciepłe, to nie ma się czym przejmować, ale u mnie akurat tak nie ma, bo nie mam grzejników pod parapetami, dlatego muszę działać inaczej. No i przy okazji wyjmowania roślin z parapetu musiałem zdjąć też tę Dioscoreę, no i stwierdziłem, że Wam ją pokażę, bo w ostatnim filmie o tych wszystkich moich kaudeksach, jak rosną w gruzie, nie pokazałem żółwika, no i niektórzy płakali. Powiedziałem Dioscorea Mexicana, ale nie wszyscy chyba zczaili, że to właśnie chodzi o żółwika, bo żółwik to Dioscorea Mexicana. I on, dzisiaj zauważyłem, że też zaczyna żyć. Coś się już tutaj zaczyna kluć w środku, jest już taki zielony punkcik, na razie niepozorne, ale jak już zaczęło coś się dziać, to znaczy, że za chwilę to wystrzeli. Powiem Wam, że od czasu, jak pokazałem Wam te rośliny, które mi zaczęły rosnąć, czyli tego Kedrostisa i Gerardantusa, to już no, są dużo większe. Więc myślę, że ta też jak wystrzeli, to bardzo szybko pokaże swój potencjał. Ale co Wam chciałem powiedzieć? Jak ją dostałem, znaczy ją, no Dioscoreę, może jego żółwika, nie wiadomo, ustaliliśmy na razie, że nie wiadomo jakiej jest płci, więc mówmy neutralnie, jak to dostałem, to ten pęd był jeszcze zielony, a teraz już nie jest zielony, tylko jest taki słomkowy, wygląda na martwy. To jest jedna z rzeczy, która może nam powiedzieć, czy roślina weszła w stan spoczynku, czy umarła, przynajmniej jej część. No bo jak widzimy, że ten pęd zmienił kolor i wydaje się suchy, to możemy zrobić coś takiego, że albo podrapać trochę skórkę, jak się da, tutaj się nie da, więc możemy trochę grubiej zadziałać, wziąć nożyczki i sprawdzić środek. O, i tu jednak nie jest to suche całkiem. A to ciekawe. Na razie to jeszcze nie jest suche. Jest jeszcze tutaj jakby życie. Słabe, ale jest. No nie wiem, może jeszcze usycha. W każdym razie ten pęd wygląda inaczej niż wcześniej, nie jest już taki zielony, dlatego sądzę, że on uschnie ostatecznie, ale w jego miejsce pojawi się inny. I to jest właśnie proces spoczynku w pigułce, dlatego że niektóre rośliny, jak wchodzą w ten okres spoczynku, tak już hardkorowo, to zrzucają wszystkie liście,
często nawet pędy i korzenie. I zostaje sama taka na przykład bulwa, czy jakieś takie kłącze, w którym jest zmagazynowane wszystko, czego roślina potrzebuje, żeby odbić na wiosnę albo po tym, jak już ustąpi susza. No bo rośliny wchodzą w okres spoczynku nie tylko przez to, że jest zimno i brakuje słońca. Niektóre wchodzą w okres spoczynku dlatego, że jest zbyt ciepło i zbyt sucho. Dlatego w zależności od miejsca pochodzenia tej rośliny, ona może wchodzić w stan spoczynku albo nie wchodzić w ten stan spoczynku. Wiele roślin, które występują w strefie równikowej, nie gubi liści, dlatego że po prostu tam nie ma takiej zimy jak u nas i nigdy nie brakuje słońca w takim stopniu, żeby było sens zrzucać liście. Ale mogą zrzucać liście wtedy, kiedy mają bardzo sucho i chcą zachować w organizmie swoim wodę i wiedzą, że za jakiś czas ta woda wróci do również środowiska i wtedy będzie można znowu podjąć wzrost, wypuścić nowe korzenie, wypuścić nowe pędy, tak jak na przykład ta Dioscorea. No bo jak ona już zaczęła ten wzrost, w sensie pokazała tutaj coś zielonego, to ja też muszę ją podlać po to, żeby ona miała z zewnątrz bodziec do tego, że warto już rosnąć. No bo jak będzie dalej sucho, to po co ona ma rosnąć? Dlatego muszę ją podlać i zobaczymy, co będzie. Trzymajcie kciuki. Tu mam przykład rośliny, która dopiero teraz wchodzi w stan spoczynku. To jest caladium. Caladia można kupić w marketach budowlanych i w sklepach, generalnie wszędzie. O, listek odpadł. Można je kupić wszędzie i one rosną w ten sposób, że mają bardzo fajne liście, tylko że one są bardzo cienkie, mega ozdobne, delikatne, nie mogą stać na pełnym słońcu, bo się mogą poparzyć i trzeba je podlewać dosyć obficie jak rosną, ale później zimą one wchodzą w stan spoczynku i zostają same bulwy. No ja teraz jeszcze chyba nie będę ich wykopywał, bo skoro to jeszcze żyje, no to nie będę urywał tych liści, ale ogólnie już większość straciła liście całkowicie, zostały same bulwy w ziemi. Właśnie, gdzie mam te bulwy? Chyba są, chyba nie wyrzuciłem, ale różnie to bywa. Powiem wam, że jakiś czas temu przypadkiem wyrzuciłem kawałek anturium, który był jeszcze żywy i jakiś tam przejawiał chęci życia, ale po roku nierośnięcia po prostu był już na kupce do wyrzucenia i tak przypomniało mi się o tym, jak już były wyniesione śmieci. Mam nadzieję, że z nimi nie będzie tak samo, z tymi kaladiami, ale tu mniejsza strata, bo kosztowały dużo mniej te kaladia. No trudno. W każdym razie kaladia, jak już zgubią wszystkie liście, to warto wyjąć z podłoża i włożyć. Ja je trzymałem akurat w doniczce pustej w szafie. I tak sobie czekały całą zimę, jak już nam się przypomniało na wiosnę, że warto je może obudzić, to wtedy je wsadziliśmy na chyba nawet na całą noc, albo nawet na dłużej, do wody i później już do ziemi. I one zaczęły kiełkować i bardzo szybko zaczęły rosnąć. No bo jak już miały ten bodziec znowu do wzrostu, pojawiła się woda, to one szybko wystartowały, no bo od tego zależy ich przyszłość w kolejnym sezonie. Jeżeli nie zaczną szybko rosnąć, no to po prostu nie będą żyły. Tutaj mam przykład rośliny, która sama się wprowadziła w stan spoczynku już jakiś czas temu, bo po prostu miała zbyt ciemno, bo stoi w złym miejscu, ma ciemno, ma mało słońca. To jest figa. Normalna figa, taka jaką można mieć też w ogrodzie. No i tę figę już od dłuższego czasu noszę się z zamiarem oddania tej figi mamie, ale no jeszcze się nie udało, bo ona jest dosyć duża i nie było możliwości, żeby włożyć ją do samochodu. Dlatego na razie tu stoi i ma zimę. Ona sobie tak robi zimę wtedy, kiedy chce. W zależności od tego, jakie miała wcześniej warunki, ile miała wcześniej światła, to potrafi tę zimę mieć tydzień, a czasami kilka miesięcy. Raz było tak, że zrzuciła liście dosłownie na Boże Narodzenie, a już na Nowy Rok wypuszczała nowe. I ona jak stwierdza, że jest koniec, to zrzuca wszystkie liście w ciągu jednego czy dwóch dni, a potem nagle eksploduje. Tu zresztą już ma zielone pączki na końcach pędów, jest zielone i ona, jak tylko dałbym jej teraz trochę więcej wody i postawił w jaśniejszym miejscu, to zaczęłaby rosnąć. Ja tego nie chcę, więc trzymam ją daleko w kącie i bardzo skąpo podlewam, bo rośliny, które są w stanie spoczynku, nie potrzebują prawie wcale wody. Je trzeba podlewać bardzo, bardzo skromnie, dlatego że brak liści powoduje to, że one nie transpirują. One nie mają jak oddać tej wody do powietrza, więc
woda bardzo wolno odparowuje i bardzo wolno znika z ziemi, w której może zalegać i powodować gnicie korzeni. Nie każda roślina odrzuca korzenie, większość z nich zachowuje korzenie bez strat i te korzenie, stojąc w takiej mokrej ziemi, zaczną gnić i po prostu roślina umrze i już się nie obudzi z tego swojego zimowego snu. Dlatego naprawdę bardzo sucho trzymajmy rośliny, które są w okresie spoczynku i raczej w miejscach chłodnych, dlatego że one wtedy lepiej zniosą ten swój proces hibernacji, swój proces spoczynku. Tu mam, jakiś czas temu mówiłem Wam o tym, już wiem kiedy, jak dostałem te Passiflorę coriacee, notabene zaczęła rosnąć. Tutaj już widać wąsik. Pod liściem już widać też kawałek pędu, że już tutaj się coś dzieje i mały listeczek zaczyna rosnąć. Super. A w sumie jestem agentem, ja to przecież mam jedno w drugim. Mogę wyjąć, o tak, pokazać. Jest już tutaj mały listeczek i zaczyna żyć. Więc wspaniale. Długo mi się ukorzeniało. O, już korzenie wyszły dołem. Wow. Długo mi się ukorzeniała, długo w ogóle ruszała w tym sfagnum, ale teraz jest w gruzie i jest ok. Super, teraz żebym jej tylko nie złamał, wkładając z powrotem. Dobra. No i jak dostałem te Passiflorę coriacee, to mówiłem wtedy, że moje Passiflory pozostałe, przez to, że na zimę gubią liście i już jesienią zaczynają wyglądać smętnie, mnie to wkurza, to wyniosłem je na ciemny korytarz, gdzie po prostu mają dokonać żywota, w sensie tego sezonu. I mają skończyć już wzrost, mają zacząć marnieć, usychać, a ja wtedy je przytnę. No i tak jak widzicie tutaj, ona została przycięta tutaj, tutaj, ale niestety stwierdziła, że już wiosna i już zaczęła wypuszczać nowe pędy. Była podlana w tym czasie raz, może dwa razy, bo miała bardzo sucho. No i myślę, że czynnikiem, który spowodował to, że ona już teraz zaczęła rosnąć, jest bliskość witrynki z chojami, która trochę ją oświetla jednak. No i myślę, że przez to się już tak wybudziła. No jak już się wybudziła, to nie będę jej teraz zasuszał znowu, tylko ją postawię w miejscu jasnym, może tu na parapecie po prostu. No i co się ma dziać, to się będzie działo, no trudno. Druga jeszcze śpi. Na razie nie widać jeszcze wzrostu, ale kto wie, kiedy on się zacznie. Nie wiadomo. Wiele roślin potrzebuje okresu spoczynku po to, żeby normalnie funkcjonować. I tak jak niektóre rośliny, te bardziej tropikalne, żyją sobie, mając cały czas lato, to rośliny takie jak u nas na przykład jabłonie muszą mieć zimę, muszą zgubić liście, żeby normalnie żyć, żeby wypuszczać kwiaty, żeby zdrowo rosnąć. Dlatego jest dosyć duży problem z uprawą jabłoni, na przykład w krajach jak Indonezja, gdzie trzeba ręcznie zrywać liście, żeby zmusić roślinę do tego, żeby weszła w stan spoczynku. Bo one same z siebie nie odpadną, dlatego że mają cały czas dobre warunki do wzrostu. Ale roślina przez to nie zakwitnie i będzie wybujała i generalnie będzie niedobrze rosła, bo czytałem nawet o tym kiedyś i się śmiałem strasznie, że oni też mają swoje problemy z uprawą roślin, to też nie jest taki raj, tylko po prostu mają te problemy inne. No ale wyobraźcie sobie teraz cały sad obrywać z liści. Może zdajecie sobie już z tego sprawę, bo mówiłem o tym kiedyś wcześniej, ale wszystkie cytrusy i rośliny, które występują w okolicach Morza Śródziemnego, dobrze żyją wtedy, kiedy mają okres spoczynku. Czyli zimą powinny rosnąć w miejscach chłodnych i jasnych, bo one w naturze jednak cały czas mają światło, tylko tyle, że jest wtedy dosyć zimno. I dzięki takiemu przezimowaniu ich w jasnym i chłodnym miejscu, one na wiosnę będą miały bardzo dużo sił, żeby znowu zacząć rosnąć, wypuścić dużo kwiatów i wydać owoce. Dlatego wszystkie cytrusy, oliwki, oleandry, rośliny, które żyją generalnie w okolicach Morza Śródziemnego, dobrze jest przetrzymać zimą właśnie w takim jasnym i chłodnym miejscu. Chłodnym takim koło 10, góra 15 stopni, więc nasze mieszkania nie są do tego idealne. Często dobrze sprawdza się trzymanie roślin na klatce schodowej, na przykład w budynkach, w których są okna na klatce i jest dosyć jasno, oczywiście jak Wam ktoś nie ukradnie. Bo one jak mają zbyt sucho i zbyt ciepło, czyli tak jak u nas w domach i ciemno, to dostają wielu chorób, są bardzo podatne na szkodniki i ciężko jest później z tym walczyć. Poza tym no, wyglądają mega nędznie i nawet później sezon już ten ciepły nie sprawi, że one wrócą do formy. Ja wiem po swoich cytrusach, które spędziły końcówkę zimy w jasnym garażu u mojej mamy,
a później lato w ogrodzie, jak się zmieniły. Po prostu cudownie wyglądają. W tej chwili są piękne, dużo gęstsze i już nie chciałbym ich trzymać więcej w domu, dlatego że wiem, że nie jestem w stanie im zapewnić takich warunków. Dlatego w ogóle te cytrusowe rośliny wszystkie to jest taki temat dosyć słaby w domach, gdzie mamy ciepło. Jeżeli macie możliwość, no nie wiem, jeżeli macie na przykład, mieszkacie w domu rzeczywiście albo w tak dużym mieszkaniu, że jesteście w stanie części nie ogrzewać, no to wtedy w takim właśnie jasnym miejscu warto trzymać wiele roślin, bo to co ja wymieniłem to jest tylko garstka. Tak naprawdę. Jest wiele roślin, które w naturze wchodzą w okres spoczynku, które tego okresu spoczynku potrzebują po to, żeby zakwitnąć albo żeby obficiej zakwitnąć i żeby dobrze rosnąć. Jeżeli macie wątpliwości odnośnie konkretnych gatunków, to sprawdźcie w internecie. Są opisy naprawdę prawie wszystkich roślin takich popularnych, gdzie są opisane takie okresy spoczynku właśnie, jakiego roślina potrzebuje, jakie warunki wtedy zapewnić. Na pewno trzeba dużo mniej podlewać, bo roślina mniej zużywa wody. Nawet jak ma liście, nawet ich nie odrzuci, to i tak nie rośnie, więc nie wytwarza nowych tkanek i cały metabolizm jest spowolniony. Dlatego warto jest zimą naprawdę dać sobie na wstrzymanie z konewką i obserwować ziemię i lepiej, żeby trochę przeschła, niż żeby była zbyt mokra, bo naprawdę zimą jest bardzo łatwo zabić rośliny przelewaniem. Aha, no i nie pokazałem Wam jeszcze jednej rośliny, która weszła w okres spoczynku i jest tutaj dokładnie za mną. Jest to mój fikusik, który już kiedyś mówiłem, że on mi bardzo przypomina figę, dlatego że tam Ficus Everest, ten auriculata, on jest po prostu fatalny, jeśli chodzi o zimę. I w sumie cieszę się, że zrzucił te liście, bo poprzedniej jesieni nie zrzucił i były takie żółte i nędzne przez jeszcze aż do wiosny. Tak chyba dopiero w okolicach tego open house chyba on zaczął dopiero wymieniać liście i dopiero wtedy pojawiły się nowe, ładne, zielone liście. No ale jak widzicie, teraz jest już tylko jeden liść. Zaczęły żółknąć, jeden odpadł, drugi odpadł, a pozostałe już sam urwałem, bo już nie chciałem na nie patrzeć. Po prostu mnie wkurzały, a wiedziałem, że ich koniec jest już dosłownie za dzień lub dwa, więc oberwałem, został tylko ten jeden malutki listeczek. I pewnie w takim stanie będzie on stał aż do wiosny. No i dobrze, bo w sumie wolę, jak wypuści takie duże, ładne, zdrowe liście, zamiast takich małych, nędznych wypierdków jak ten tutaj, zimą, bo często tak jest, że rośliny zimą albo zatrzymują wzrost, albo karłowacieją na chwilę. I wiele roślin bardzo popularnych, takich jak Monstera, na przykład Deliciosa, też, ona też tak robi, też albo się zatrzymuje, albo nagle wypuszcza liść mniejszy, bez dziury, no jest gorsza, więc czasami dobrze jest, jak ta roślina sama sobie wyczuje, że powinna teraz przystopować, odpocząć i poczekać na lepsze czasy, niż wypuszczać takie wymizerowane, wyciągnięte pędy, które później są też dużym problemem, bo jeżeli roślina w tym czasie zimy zacznie wypuszczać pęd dużo cieńszy niż ten pęd letni, to po jakimś czasie może on się złamać właśnie w tym miejscu, gdzie był taki cienki, wymizerowany. Więc nie warto, aha, no właśnie. I czego nie warto robić? Absolutnie nie warto dawać roślinom zimą nawozu, jeżeli one nie są doświetlane i nie rosną aktywnie. Jeżeli roślina jest w takim stanie już prawie... Pampuch zaczął chrapać, ja nie mogę. Pampuch leży na kanapie i właśnie zaczął chrapać. Nie warto jest roślinom dawać nawozu, jeżeli rośliny nie rosną. Tak jak tu widzicie taką właśnie moją pasiflorę, to ona mogłaby dostawać ten nawóz, bo zaczęła rosnąć od nowa i ona już tak jakby się zresetowała, już myśli, że jest wiosna. Jeżeli będę ją doświetlał, to będzie dostawała nawóz. Ale jeżeli nie doświetlacie roślin, to nie dawajcie im nawozu, dlatego że one po prostu będą pobudzone, będą miały dużo składników odżywczych, nie będą ich w stanie zużyć albo wypuszczą takie zmutowane liście, które są nędzne i wymizerowane, cienkie, wiotkie i bez sensu. Dlatego z podlewaniem i z nawożeniem się wstrzymujemy, w sensie podlewamy jak najbardziej, ale rzadko, wtedy kiedy podłoże rzeczywiście jest suche. Tutaj jest w tej chwili, no nie jest jeszcze pieprz, ale naprawdę musiałbym głęboko palec wsadzić, żeby poczuć, że jest mokro, a ta roślina i tak zaczęła rosnąć. I lepiej mieć tak zimą, niż naprawdę mieć mocno podlane rośliny mokre. Zresztą tutaj widzicie też terakotowa doniczka,
Ona jest no, dobra w odprowadzaniu wody. Tu widać na dole, że jeszcze jest troszeczkę wilgotna, tu na górze jest całkiem sucha, tu na dole jest trochę ciemniejsza, bo tutaj jeszcze trochę wody jest. No bo to jest dosyć duża doniczka, tu jest sporo ziemi. Ta ziemia będzie podmieniona przynajmniej częściowo na wiosnę, jak już uznam, że jest czas, żeby ta roślina zaczęła porządnie rosnąć, no bo zjadła trochę tego podłoża innego, no było i zniknęło, wypłukało się, ale też zmniejszyła się jego objętość. Wszystko, co organiczne, jest zjadane po prostu w tym podłożu. Więc myślę, że to tyle o tym okresie spoczynku. Podsumowując, trzymamy w miejscach jasnych, chłodnych, ale nie na mroźnych parapetach. Podlewamy skąpo i wtedy, kiedy podłoże rzeczywiście już przeschnie, no i czekamy na wiosnę albo zaczynamy doświetlać. Jak doświetlamy, to roślina może nie wejść w stan spoczynku. Nie dla każdej rośliny ten stan spoczynku jest wskazany, tak jak na przykład dla alokazji, no bo ona tego nie potrzebuje, żeby rosnąć, ale może w ten stan wejść i później ciężko jest ją wybudzić, jak to czasem ze śpiączką. No dobra, to tyle. Dzięki za to, że jesteście, dziękuję patronom za wspieranie kanału. Dzisiaj miałem mega ciężki dzień, bo musiałem zrobić te parapety, a dodatkowo jeszcze jedną rzecz, którą pokażę Wam w następnym odcinku, bo kupiliśmy coś jeszcze w OBI poza tym styropianem. Nie była to żadna roślina, ale było to coś dla roślin. Do zobaczenia w następnym odcinku.